Radośnie witaj różnice zdań. Pamiętaj stare powiedzenie, jeśli dwaj partnerzy zawsze się zgadzają, jest o jednego za dużo. No i zaczęło się. Do dzisiaj mam ten sam egzemplarz książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Dale'a Carnegie. Dla mnie to matka wszystkich książek pozytywnych. Dzisiaj chcę sięgnąć do części trzeciej, jak przekonać innych do twojego sposobu myślenia. Nadal aktualny fragment, prawda, i w ogóle temat. Dale Carnegie cytuje tutaj artykuł, który przeczytał, więc to nawet nie będą jego słowa, on też, widzicie, cytuje mądre źródła. W artykule To i owo, pisze na stronie 152, wyczytałem kilka rad, co zrobić, aby różnica zdań nie przerodziła się w kłótnie. Ciekawe, czy nadal będą aktualne. Posłuchajmy. Radośnie witaj różnice zdań. Pamiętaj stare powiedzenie, jeśli dwaj partnerzy zawsze się zgadzają, jest o jednego za dużo. Jeśli jest jakiś aspekt sprawy, o którym wcześniej nie myślałeś, dobrze się zastanów, kiedy zwrócisz na to uwagę. Być może ta właśnie różnica zdań stanowi dla ciebie okazję do poprawienia się, zanim popełnisz jakiś poważniejszy błąd. Punkt drugi. Nie reaguj instynktownie. Naszą pierwszą naturalną reakcją w przypadku zaistnienia różnicy poglądów jest chęć obrony własnego zdania. Bądź uważny. Zachowaj spokój i kontroluj swą pierwszą reakcję. Może ona być najgorsza, a nie najlepsza z możliwych. Pohamuj swój temperament. Pamiętaj, że klasę człowieka można mierzyć tym, co wyprowadza go z równowagi. Najpierw słuchaj. Daj oponentowi szansę wygadania się. Pozwól mu skończyć. Nie przerywaj i nie protestuj. To tylko wznosi bariery. Żeby tak nasi politycy na przykład posłuchali tych rad, prawda? Daj oponentowi szansę wygadania się. Daj mu skończyć. Próbuj budować mosty porozumienia. Nie stawiaj kolejnych przeszkód na drodze do niego. Szukaj punktów wspólnych. Kiedy już wysłuchasz oponenta, skup się na tych zagadnieniach, w których się z nim zgadzasz. Cały czas mówimy tutaj o tym, co zrobić, żeby inni chcieli robić to, o co nam chodzi, prawda? Bądź uczciwy. Spróbuj znaleźć punkty, w których możesz przyznać się do błędu i zrób to. Kiedy ostatni raz ci się to udało? Pomoże ci to rozbroić rozmówcę i zmniejszyć jego zacietrzewienie. Tajna broń. Obiecaj oponentowi, że przemyślisz jego pogląd i dokładnie go przeanalizujesz. I faktycznie to zrób. Twój rozmówca może przecież mieć rację. Jest o wiele łatwiej zgodzić się na ponowne przemyślenie argumentów rozmówcy, niż gwałtownie przejść do przodu i doprowadzić do sytuacji, w której będziesz musiał usłyszeć: próbowałem przecież ci to powiedzieć, ale nie słuchałeś. Szczerze podziękuj oponentowi za rozmowę. Ktoś poświęca swój czas na wdawanie się w dyskusję z tobą. Interesuje się tym samym, co ty. Myśl więc o nim jak o kimś, kto naprawdę chce ci pomóc. A być może uda ci się zmienić przeciwnika w przyjaciela. No i dalej kilka takich pytań, które warto sobie zadać. Czy mój rozmówca miał całkowitą rację, tylko częściową? Czy w jego sposobie argumentacji jest jakaś racja? Czy moja reakcja rozwiąże problem, czy po prostu przyniesie frustrację? Czy moja reakcja odepchnie ode mnie rozmówcę, czy też nas zbliży? Czy pomoże mi to powiększyć uznanie, jakim cieszę się u ludzi? Wygram czy przegram? I jaką cenę będę musiał zapłacić za zwycięstwo? Czy nieporozumienie rozwinie się, jeśli nie będę nic mówił? Czy ta trudna sytuacja stanowi dla mnie szansę? Jeszcze na koniec słynny tenor John Pierce po niemal 50 latach małżeństwa powiedział: wraz z żoną dawno temu zawarliśmy układ i dotrzymujemy go bez względu na to, jak bardzo się wzajemnie zdenerwujemy. Kiedy jedno krzyczy, drugie powinno słuchać, ponieważ jeśli krzyczy dwoje naraz, nie może być mowy o jakimkolwiek porozumieniu. Wtedy jest tylko hałas. Pisze Dale Carnegie, cytując słowa i teksty innych ludzi. W słynnej książce Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, do której zawsze warto wracać.
myślę o książce Jak przestać się martwić i zacząć żyć. To była druga książka Dale'a Carnegie, która ukazała się w latach 90. nakładem oczywiście wydawnictwa Studio MK. Ta historia to jest opowieść pana Teda Bangermino, który w czasie II wojny światowej był żołnierzem, doświadczył różnych dramatycznych przeżyć wojennych i trafił do szpitala w końcu z urazami tyleż fizycznymi, co psychicznymi i opisuje swoje doświadczenia. Posłuchajcie. Skończyłem w szpitalu polowym. Lekarz wojskowy dał mi radę, która całkowicie odmieniła moje życie. Po zbadaniu mnie stwierdził, że wszystkie moje problemy mają podłoże psychiczne. Ted powiedział, chcę, abyś traktował swoje życie jak klepsydrę. W górnym pojemniku klepsydry znajdują się tysiące ziarenek piasku i wszystkie one wolno przesączają się przez wąski kanalik do dolnego naczynia. Docieramy do bardzo ważnej kwestii życiowej, posłuchajcie. Ani ty, ani ja nie możemy przyspieszyć przepływu piasku. Przez kanalik w jednej chwili zawsze będzie przechodzić tylko jedno ziarenko, chyba że zepsujemy klepsydrę. I ty, i ja, i wszyscy inni ludzie są jak ta klepsydra. Kiedy zaczynamy dzień, czekają nas tysiące spraw, które tego dnia musimy załatwić. Wszystkich nas czekają pewnie w dzisiejszy poniedziałek najróżniejsze sprawy, prawda? Ale jeśli nie załatwimy ich jedna po drugiej, wolno i spokojnie, podobnie jak ziarenka piasku przesypują się w klepsydrze, z pewnością zniszczymy swoją fizyczną i psychiczną strukturę. Stosowałem odtąd tę radę, pisze dalej Ted. Tylko jedno ziarenko piasku w jednej chwili. Tylko jedna sprawa w jednej chwili. Ocaliło to moje fizyczne i psychiczne zdrowie podczas wojny. Pomaga mi także i teraz w mojej pracy dyrektora do spraw reklamy w Adcrafts Printing and Offset Corporation. W interesach napotykałem te same problemy, które stawały przede mną w czasie wojny. Musiałem załatwiać dziesiątki spraw naraz. Wszystkie były pilne, a czasu miałem mało. A to brakowało nam zapasów, a to pojawiały się nowe sprawy wynikające z rozmów z klientami. Trzeba było otwierać lub likwidować biura i tak dalej. Jednak zamiast denerwować się i wprowadzać napięcie, przypominałem sobie słowa lekarza. Tylko jedno ziarenko piasku w jednej chwili. Tylko jedna sprawa w jednej chwili. Powtarzałem sobie te słowa ciągle i dzięki nim mogłem wykonywać swoją pracę bez tych strasznych napięć, które podczas wojny omal mnie nie zniszczyły. Myślę sobie, że w dzisiejszych czasach różnych traum i depresji to jest nadal bardzo aktualna lekcja. Posłuchajmy dalej. W dzisiejszym społeczeństwie najbardziej przerażający jest fakt, że ponad połowę wszystkich łóżek w szpitalach zajmują pacjenci z chorobami nerwowymi i psychicznymi. Ludzie ci załamali się pod ciężarem nagromadzonych w przeszłości problemów i obaw o przyszłość. A przecież zdecydowana większość z nich mogła uniknąć szpitala. Mogli żyć szczęśliwie i pożytecznie, gdyby tylko wzięli sobie do serca słowa Jezusa. Nie troszczcie się więc o jutro. Albo radę Sir Williama Oslera. Żyj odgrodzony od przeszłości i przyszłości. W każdej sekundzie znajdujemy się w miejscu, w którym spotykają się dwie wieczności. Przeszłość, która przeminęła na zawsze, i przyszłość, która rozciąga się aż po kres czasów. W żadnej z nich nie możemy jednak żyć, nawet przez ułamek sekundy. A jeśli ktoś spróbuje, zniszczy zarówno swoje ciało, jak i umysł. Dlatego właśnie powinniśmy być zadowoleni z życia w tym jedynym czasie, w którym dane jest nam żyć. Od teraz do zaśnięcia. Każdy może unieść swój ciężar, nawet największy, aż do zmierzchu. Każdy może wykonać swoją pracę, nawet najcięższą, w ciągu jednego dnia. Każdy może prowadzić życie słodkie, cierpliwe, czyste i pełne miłości, aż do zachodu słońca. O to właśnie w naszym życiu chodzi. Napisał Robert Louis Stevenson. Tak, tylko tyle wymaga od nas życie, ale pani E.K. Shields z Saginaw w Michigan musiała znaleźć się na krawędzi rozpaczy, bliska samobójstwa, zanim zrozumiała, że należy żyć do zmierzchu. Oto jak opowiedziała swoją historię.
Tę historię właśnie zapamiętałem. W 1937 roku straciłam męża, pisze. Byłam bardzo załamana i bez grosza. Napisałam więc do mojego byłego pracodawcy, Leona Roacha z Roach Fowler Company w Kansas City i powróciłam na swoją starą posadę. Znów sprzedawałam książki szkolne we wsiach i w miastach. Kiedy mój mąż chorował, sprzedałam samochód. Zdołałam jednak jakoś zebrać pieniądze na pierwszą ratę za używane auto. Sądziłam, że powrót na stare ścieżki pomoże mi jakoś wyjść z dołka, ale samotna jazda samochodem i samotne posiłki były ponad moje siły. W dodatku rejon mojego działania był raczej kiepski i z trudem zdobywałam pieniądze na kolejne raty za samochód, choć były one naprawdę niewielkie. Wiosną 1938 roku pracowałam pod Versailles w Missouri. Tamtejsze szkoły były biedne, a drogi kiepskie. Byłam tak samotna i tak załamana, że myślałam nawet o samobójstwie. Wydawało się, że nigdy nie odniosę sukcesu. Rano bałam się wyjść z domu, by stawić czoło codzienności. Bałam się wszystkiego, że nie zdobędę pieniędzy na spłatę rat za samochód, że nie wystarczy mi na czynsz, że nie zarobię na jedzenie. Bałam się, że gdy zachoruję, nie wystarczy mi pieniędzy na lekarza. Przed samobójstwem powstrzymywała mnie jedynie myśl, że sprawiłoby ono ból mojej siostrze. Poza tym nie miałam pieniędzy nawet na pokrycie kosztów własnego pogrzebu. Aż wreszcie pewnego dnia przeczytałam artykuł, który wydobył mnie z rozpaczy i dał mi odwagę do życia. Zawsze będę wdzięczna jego autorowi za jedno jakże inspirujące zdanie. Dla mądrego człowieka każdy dzień stanowi nowe życie. Napisałam je na kartce, którą przykleiłam do przedniej szyby auta, tak abym mogła na nią stale zerkać jadąc samochodem. Przekonałam się, że z dnia na dzień życie wcale nie jest takie ciężkie. Nauczyłam się zapominać o tym, co było i nie myśleć o tym, co ma być. Każdego ranka powtarzałam sobie: dziś czeka mnie nowe życie. Udało mi się pokonać strach przed samotnością i niedostatkiem. Jestem teraz szczęśliwa, odnoszę sukcesy, mam wiele entuzjazmu i kocham życie. Wiem już, że nie wolno mi się obawiać tego, co przyniesie mi życie. Wiem, że nie muszę bać się przyszłości. Potrafię żyć tylko dniem dzisiejszym i wiem, że dla mądrego człowieka każdy dzień stanowi nowe życie. No tak. Ważne, aby uwolnić się od myślenia o przyszłości, od martwienia się tym, co było i zamartwiania się tym, co będzie albo co może być, prawda? Skupiajmy się na tym, co tu i teraz. Żyjmy dniem dzisiejszym. To jedna z najważniejszych lekcji, jakie znajdziecie w słynnej książce Dale'a Carnegie, Jak przestać się martwić i zacząć żyć. To jest inna książka niż Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Są dwie. To jest ta część druga, trochę mniej znana, ale jakże pomocna, nadal aktualna oczywiście, w czasach właśnie depresji, rosnącego stresu i tych różnych nacisków na naszą psychikę ze wszystkich stron. Ciągle aktualna i warta przeczytania, polecenia, jeśli macie kogoś, kto nie radzi sobie z życiem, doradźcie mu tę właśnie książkę.